Po raz piąty koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o wsparcie z budżetu państwa. Nabór wniosków już wystartował. Koła gospodyń wiejskich na dobre wpisały się w krajobraz polskiej wsi, podkreśla wicepremier Henryk Kowalczyk. Są niezwykle aktywne społecznie, bardzo widoczne w wielu dziedzinach podczas wszelkich uroczystości, ale też i znakomicie promują polską żywność, dobrą kuchnię. Ostatnie tygodnie to jest ogromna praca kół gospodyń wiejskich. Jeśli chodzi o pomoc dla uchodźców z Ukrainy, długoletnią tradycję ma już koło gospodyń wiejskich Zborkowa w województwie pomorskim. Mówi jego przewodnicząca Maryla Dejk. Tłumaczy, że koło działa bez przerwy od 1959 roku. Szyłyśmy maseczki na pandemię na Trzech Króli, pieczemy zawsze ciasteczka, które są rozdawane po orszaku. Dla uchodźców zbierałyśmy żywność, przygotowywałyśmy obiad w parafii niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie dla uchodźców, dla 86 osób. Za tę pomoc i ogromne zaangażowanie naszym gospodyniom należą się wielkie podziękowania, mówi minister Kowalczyk, który ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie na działalność kół gospodyń wiejskich. Tegoroczna pula jest rekordowa. W tym roku będzie to 70 milionów złotych wprost przeznaczone na płatności dla kół gospodarstw wiejskich ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I tak koło liczące do 30 członków może otrzymać dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych. Dla kół mających od 31 do 75 osób to kwota 6 tysięcy złotych, a powyżej 75 członków 7 tysięcy złotych. Mówi wiceminister resortu rolnictwa Anna Gębicka, tłumacząc na co mogą zostać spożytkowane fundusze. Te środki są zawsze bardzo dobrze wydane. Niektóre koła na przykład robią niewielkie remonty czy doposażają swoje świetlice, inne organizują wyjazdy, inne organizują wydarzenia prądowe. Pomujące, na przykład zdrową żywność, czy promujące daną gminę, czy powiat. Wnioski o dofinansowanie można składać online lub w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 września. O szczegółach mówi prezes Agencji Halina Szymańska. We wniosku podajemy numer koła, który jest nadany w rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, jego nazwę, siedzibę, NIP, REGON, ponadto wnioskowaną kwotę i numer numer rachunku, na który te środki mają być przelane. Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że w Polsce zarejestrowanych jest około 11 tysięcy kół gospodni wiejskich. Zrzeszają one blisko 300 tysięcy osób.